czajnikowy.pl. Kawiarka, więc gorące wspomnienie urlopu na południu Europy. To jest ten promyk nadziei na lato, na które czekamy i już niedługo wiosna. A więc dzisiejszy odcinek będzie nastrojeniem się na ten czas, który już niedługo nas czeka. Na rynku znajdziemy różne modele kawiarki. Są takie, które są okrągłe, bardziej kanciaste, wykonane z aluminium czy metalu. Właśnie te aluminiowe są najbardziej cenione z racji szybkiego transportu temperatury i również szybkiego odjęcia temperatury w odpowiednim czasie, kiedy ściągniemy kawiarkę z płomienia albo zwyczajnie ostudzimy ją w zimnej wodzie. Sama konstrukcja jest bardzo prosta. Woda wypychana dzięki ciśnieniu przez sitko, w której znajduje się kawę, trafia do górnego zbiornika. Sama kawiarka składa się właśnie z trzech części. A więc dolnego zbiorniczka, sitka na kawę, no i górnej części, w której ląduje nasz gotowy napar. Warto zwrócić uwagę na to, że ta metoda jest bardzo często utożsamiana z ekspresami ciśnieniowymi, z espresso. Mówi się o tym, że można wykonać tą metodą właśnie kawę w takim stylu. Ciśnienie, które pojawi się podczas parzenia kawy w kawiarce, to zaledwie 1,5 bara w porównaniu z profesjonalnymi ekspresami ciśnieniowymi, w których występuje ciśnienie rzędu 8-9 barów. Jest to po prostu zbyt mała ilość, aby osiągnąć bardzo dobry efekt w postaci espresso. Natomiast nie ma innej, drugiej, podobnej metody, która dałaby nam aż tak zbliżony efekt właśnie do tego naparu. Jak w każdej metodzie alternatywnej, kluczowe będzie dobre zmielenie kawy, tak żeby nie była zbyt drobno zmielona, ani zbyt grubo. Natomiast co to znaczy zbyt drobno? Kawa, którą kupujecie w sklepie, jest właśnie zmielona zbyt drobno, czyli tak bardziej pod espresso. Natomiast w przypadku kawiarki warto użyć troszeczkę grubszego mielenia. Można by to porównać do takich bardzo drobnych kawałeczków cukru, czyli nie tych dużych, tylko tych drobnych. I to będzie właśnie idealne mielenie, które umożliwi Wam zaparzenie kawy w odpowiednim czasie. Mam już tutaj wsypaną kawę do sitka. Jest tej kawy tutaj gdzieś około 25 gramów. To sitko jest dość duże, natomiast nigdy nie dosypujcie kawy aż po sam brzeg, ponieważ kawa podczas samego procesu parzenia potrzebuje troszeczkę miejsca do tego, żeby się rozprężyć, żeby zwiększyć swoją objętość, a więc żeby dać im taką możliwość, warto zostawić gdzieś tutaj gdzieś około 0,5 cm odległości od tego ranciku. Jak chodzi o sitko i sposób filtrowania kawy właśnie przy pomocy kawiarki, to jest tutaj zastosowany filtr metalowy. Taki filtr metalowy bardzo dużo pył przepuści nam do naparu, więc jeśli chcemy się pozbyć tego pyłu, czyli pozbyć się tego brudnego, nieprzyjemnego smaku, można tutaj zastosować taki filtr z Aeropressa, który idealnie będzie pasował nam do tej przestrzeni, zatka nam te wszystkie przestrzenie, przez które może nam przejść pył do naszego naparu i uczyni nasz napar bardziej klarowny, a przez to dużo bardziej czysty w smaku, bez poczucia tych agresywnych substancji, które drażnią nas gdzieś po języku, po gardle. To jest pewna taka wskazówka, ponieważ ten filtr nie jest dedykowany mokapotowi, o którym dzisiaj mówimy. Natomiast warto wykorzystywać, warto się zakupić w takie właśnie filtry, aby polepszyć smak kawy. Kawa wykonywana w kawiarce nie jest idealna z kilku względów i tutaj warto zwrócić uwagę na pierwszy podstawowy mankament tej metody. Jest ona parzona przede wszystkim w bardzo wysokiej temperaturze. Kawa nie lubi wrzątku, natomiast aby woda przeszła przez kawę, potrzebuje po prostu zawrzeć, musi się tutaj wytworzyć bardzo wysoka temperatura. Jest to najczęstszy problem i bardzo duży problem w wykonywaniu kawy tą metodą, ponieważ właśnie dzięki temu kawa często się przeparza, często smakuje bardzo nieprzyjemnie właśnie ze względu na wysoką temperaturę parzenia. Kolejnym właśnie elementem są te dziurki w sitku, o których wcześniej mówiłem, natomiast przy pomocy takiego filtra bardzo łatwo ten mankament zniwelować. Jeśli chodzi o trzeci problem, jaki możemy napotkać w samym procesie parzenia, to, że sama kawiarka bardzo mocno nagrzewa się jeszcze zanim kawa złapie kontakt z wodą. Dzięki temu kawa bardzo mocno przepala się jeszcze dodatkowo w sitku. Żeby tego uniknąć, na samym początku nalejemy gorącej wody do dolnego zbiornika
co tak naprawdę przyspieszy bardzo ten proces i naszym zadaniem, jeśli chcemy wykonywać kawę właśnie tą metodą, będzie wykonanie tej metody jak najszybciej, tak żeby nie doprowadzić do przeparzenia i do przepalenia kawy w sitku. Samą kawę w sitku należy bardzo dobrze wyrównać, tak żeby powierzchnia była w miarę równa, natomiast nie trzeba jej tampować. Niektórzy ludzie mają taki pomysł właśnie, żeby ugnieść kawę, tak samo jak to się robi właśnie w portafiltrze przy ekspresie ciśnieniowym. Natomiast w gruncie rzeczy jest to, no, nic to tak naprawdę nie da, na nic to nie wpłynie, ponieważ stampujemy kawę w dół, natomiast woda, która będzie przychodziła do góry, i tak spowoduje rozbicie tego stampowania, więc w tym przypadku jest to bezzasadne. Myślę, że zostawmy kawę swobodnie wsypaną, tak żeby nie było tutaj żadnych dodatkowych udziwnień. Pozostawmy tą przestrzeń, tak żeby kawa mogła sobie swobodnie odetchnąć w środku tego filtra i starajmy się wykonać całe zaparzenie jak tylko szybko potrafimy. Do samej kawiarki nalewamy około 300 ml wody. To jest akurat tyle, ile zmieści się właśnie pod zaworek, który jest zaworem bezpieczeństwa. Wkładamy również sitko. Od tego momentu waga nie będzie już nam potrzebna. I bardzo mocno zakręcamy całe urządzenie. Kawiarkę stawiamy w takim razie na źródle ciepła. Można sobie otworzyć całą kawiarkę, abyśmy widzieli, co się dzieje. Kawiarka, której dzisiaj używamy, to moja stara kawiarka. Jest pierwszym akcesorium, które miałem w domu do alternatywnego parzenia kawy, służyło mi przez wiele lat. Jak zauważyliście, nie włączyliśmy czasu w momencie postawienia kawiarki na źródło ognia, natomiast włączymy go w momencie, kiedy pojawią się pierwsze stróżki kawy w górnej części właśnie kawiarki. W momencie, kiedy kawa, którą widzimy wylewającą się do górnego zbiorniczka, zaczyna przybierać słomkowy kolor, już nie jest to ten ciemny kolor kawy, warto kawę schłodzić, tak żeby nie doprowadzać do przelania zbyt dużej ilości wody przez naszą kawę, która znajduje się w sitku. Eksperymentujcie z metodami przyrządzenia kawy za pomocą kawiarki, szukajcie idealnego przepisu dla swojej własnej kawy. No i cóż, byle do lata i do zobaczenia na czajnikowy.pl.